Witam wszystkich. Dzisiaj taki fanowski poradnik troszeczkę. Poradniczek powiedzmy, bo krótki będzie. W którym pomoże mi Xarnej. Jest z nami w lobby. To będzie poradnik, jak wystrzelić waszego teammate'a, primade'a z RPG'a. Wiem, że wielu oglądało akcje na YouTubie, jak ludzie z tego RPG'a zabijają, dojeżdżają. Super, naprawdę fanowski styl gry. Bardzo mi się to podoba. I pokażę wam, jak to zrobić. Są dwa sposoby. Właściwie pokażę takie dwa i pół sposobu, powiedzmy. No i co, zapraszam do oglądania. Pierwszy sposób, łatwy. Nasz teammate stoi centralnie, tak, na takiej platformie. Musi być bardzo wysunięty na skos, tutaj na rand drzwi. I walimy centralnie pod nogi tym RPG-iem. Troszeczkę wyżej. No nie, ty dobrze stoisz. I dobrze stałem, dobra. No, wal. O. Troszeczkę wyżej, bardzo łatwy sposób. Skocz sobie na drzewo. Aha, wypadnie. Dobra, jest. Ja ci zaraz zbuduję, żebyś nie spadł z drzewa. Poczekaj. To jest pierwszy sposób. I właściwie to znam dwa sposoby, bo to jest proste, że tak powiem, do ogarnięcia. Więc zapraszam na drugi. I drugi sposób. Po prostu platformy, bądź też można z ziemi, tylko że to już jest trudniej. On wyskakuje, my go podrzucamy. Możemy to sobie obliczyć. Dawaj, 3, 4. I musimy... To wymaga troszeczkę precyzji, że tak powiem, wystrzeliwania, bo... Wystrzelenia. Bo no, trzeba dobrze trafić. Naprawdę ciężko to zrobić na początku. Potem jak już się troszeczkę przyzwyczajimy, no to będzie już nam coraz łatwiej. Czasami będziemy już strzelać... Trzymaj to ammo do pompy. Czasami już będziemy... do snajperki. Czasami już będziemy strzelać po prostu... Pompa to samo, co nie? Ale automatycznie. Ale jeszcze z ziemi spróbować. Trzymaj. Jeszcze z ziemi próbujemy? Albo straka chodzi, pokażemy. Dawaj, jeszcze z ziemi, bo straka to samo. Dawaj, nie tak dalej, nie tak blisko, żebym nie dostał damage'u. Dawaj, 3. Cztery. Jeszcze raz. Za późno wystrzeliłem. 3, 4. O, byłeś. 3, 4. No i proszę bardzo. I gościu sobie leci na RPG-u. Jest to naprawdę przyjemna część rozgrywki. On zaraz przegra. Przegra, spadnie właśnie. I się zabije. Nie no, nie zabił się. Dobra, mamy 16 osób. Naprawdę strzelanie z tak... Widzę. Z górki? Naprawdę zabicie kogoś z RPG-a, właściwie z RPG-a, stojąc na rakiecie, to jest mistrzostwo świata, naprawdę. Świetny fan. Ja się leczę. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. I komentarz oczywiście. O, Xarnej tańczy. No niech będzie. To o czym należy pamiętać? O tym właśnie, żeby idealnie wystrzelić RPG-a w tempo. Trzeba to przećwiczyć parę razy. Paręnaście, jeżeli zrobicie ten trik z drzwiami, no to jest bardzo łatwe, więc wystarczy tylko trafić pod nogi. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, cześć!